Witam wszystkich bardzo serdecznie na ostatnim niestety już spotkaniu naszego projektu Żyjemy, Powięzi Budujemy. Witam przede wszystkim naszych gości. Panią sekretarz, panią Mirosławę Kuczyńską. Panią dyrektor naszej szkoły, pana Artura Afek i panią Joannę Krzywio. Witam naszego trenera, naszych trenerów, panią pana Pawła Kutaskiego i pana Artę Śliwińską. I serdecznie pozdrawiam. Witam również wszystkich uczestników projektu, szanownych seniorów, jak i wspaniałą młodzież. Zdrowia.
Na podstawie rozmów z seniorami dowiedziałem się, że najbliższym wspomnieniem dla nich było przełamanie bariery obcości, niepewności, nieśmiałości na basenie, kiedy młodzież bez zahamowań spontanicznie wygrzewała się razem z nimi w jacuzzi. Wszystko co dobre szybko się kończy. 5 miesięcy minęło i czas zakończyć nasz projekt. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że było to 5 niesamowitych miesięcy dobrej zabawy, miłych spotkań, wiedzy, którą nie zawsze można znaleźć w podręczniku szkolnym. Swoje podziękowania kierujemy szczególnie do Stowarzyszenia Healthy Standy. Pani Małgosiu, Panie Jacku wraz z najwyższego uznania, bo to Wy jesteście sprawcami tego zamieszania. Oraz do trenerów, którzy nieraz musieli się gryźć w język. Bardziej znaleźli jest dyscyplinowani i gratulacją. Dziękujemy za wsparcie urzędowej gminy w Obrocie, w osobie wójta pana Andrzeja Wiecińskiego, pani sekretarz Mirosławie Kłosińskiej oraz kierownicy GOP-u pani Ani Strzeleckiej. Dziękujemy dyrekcji szkoły w Obrowie, panu rektorowi Afrek i pani Wandzie Siewy za to, że mieliśmy się gdzie podziać. Dziękujemy obsłudze za to, że zawsze, czasami o dziwnych porach, otwierała nam szkołę i dbała o odpowiednią temperaturę. Zawsze też mogliśmy liczyć na ciepłą kawę i debatę. Dziękujemy za miłe słowa zawarte w komentarzach na naszym blogu, który odwiedzany był ponad 10 tysięcy razy oraz za każde lubię to na Facebooku. Dziękuję panu Przemkowi. Tutaj były podziękowania dla państwa, tutaj dla nas wszystkich. A pan Przemek uważam, że się należą głębokie prawa dla pana Przemka. Kiedy tańczyliście, myśmy nie marnowali czasu. Rozmawiałam z państwem, czy byłaby możliwość, żeby pociągnąć ten projekt dalej. Ale słyszę, że są marne szanse. Chociaż nie ukrywam, że tutaj pani Anna to powiedziała, że może coś z Urzędu Marszałkowskiego. Nie ukrywam, że my jesteśmy jak najbardziej za. Jeżeli będzie taka konieczność, to pomożemy. Tak. Pomożemy. Pomożemy i chcielibyśmy, żebyście państwo dalej się integrowali, tak jak to było do tej pory. Dziękuję seniorom za to, że się odważyli, że przyszli. Dziękuję kochanej młodzieży. Powiem, zresztą powiedziałam przed chwileczką, że nie spodziewałam się, że będzie was aż tyle. Za to serdecznie wam dziękuję. Zgodnie z zapewnieniem i obietnicą, jaka padła ze strony pana wójta, tak jak mówiliśmy, przykro nam bardzo, że się nie udało. Ale ma to też i dobrą stronę. Pojedziecie na wycieczkę, tylko musicie ustalić termin i miejsce, a autobus będzie zasponsorowany przez pana. Karaiby już. Powiedział na scenie publicznie, mamy całą, ja mam nawet 7 numerów telefonu. Zobaczymy, jak on się z tego wycofa. Na pewno się nie wycofa, także... Karaiby nasz. Także nie ma strachu, na pewno na pewno będzie. I kto będzie mógł, także bardzo proszę, żebyście się tutaj zorganizowali sobie pojechali, dobrze? Dziękuję. Ale panie dyrektorze, jak nas zabiorą, to pojedziemy, prawda? Wspólnych spotkań na wiele dni zostawi ślad w naszych sercach. Dziękujemy panu Przemysławowi Kotrowskiemu za pracę wolontariusza w projekcie Dłużej żyjemy, bo więzi budujemy. Dziękujemy za współtworzenie naszej historii, serdeczny uśmiech, dobre słowo, szczerą życzliwość, a przede wszystkim za poświęcenie wielu godzin w budowaniu mostu między juniorami a seniorami. Jak i po takich życzeniach rzeczywiście nie powinno się już nic albo wiele mówić, ale my też chcemy jednak coś powiedzieć.
Ja dzisiaj, będąc pierwszy raz na spotkaniu w tym gronie, żałuję, że nie brałem udziału w zajęciach, to przyznaję się. Po tym, co dzisiaj tutaj widziałem i po tym, co dzisiaj czuję. Naprawdę, jest czego żałować. No jest czego żałować. I drugi raz już będę mądrzejszy. Człowiek jednak uczy się przez całe życie. Taki projekt w Obrowie realizowany jest bodajże po raz pierwszy. Pierwszy raz doszło do takiego spotkania długiego, trwającego przez wiele miesięcy, do takich zażyłości i także do takich efektów. Nie spodziewaliśmy się, znaczy ja się osobiście nie spodziewałem, że to będzie aż tak, przybierze taką formę, takie rozmiary i że to będzie trwało i że to się uda. Szczerze tak mówię, tak jak to było jesienią. Ale tu chyba rola wielka naszego pana Przemka, który jest duszą takich przedsięwzięć i potrafi zachęcić wielu młodych i starszych do wspólnych zabawy, do zajęć. Ja też jestem dziadkiem. Pozwoli pan, nie znam pana, ale no pan się tutaj już awansował na samym początku spotkania jako dziadek tej właśnie tej młodzieży. Jeżeli można tak szybko dorobić się tyle wnuków, to rzeczywiście wspaniały sukces. Mogę panu zdradzić, jak to się robi. Chętnie z panem porozmawiam. Także jesteśmy naprawdę zbudowani i bardzo zadowoleni i wdzięczni za tą obecność młodym, starszym, tym, którzy zechcieli współpracować. I też chcielibyśmy, my jako dyrekcja szkoły, wręczyć podziękowania osobom, które największy wkład pracy i czas tutaj poświęciły podczas tych zajęć. Ułożyliśmy takie życzenia, może nie tak piękne, jak tutaj młodzież przed chwilą odczytała, ale takie bardziej służbowe, no bo my to tak często służbowo myślimy. Dyrekcja Zespołu Szkół imienia Jana Pawła II w Obrowie składa panu i pani, bo zaraz też poprosimy inne osoby, serdeczne podziękowanie za aktywne zaangażowanie w realizację projektu Dłużej Żyjemy, bo więzi budujemy. Jej owocem była nie tylko prezentacja umiejętności uczestników projektu, ale także promocja szkoły. Doceniając zaangażowanie, życzymy powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń, a także satysfakcji w życiu zawodowym. Dziękuję. Jeśli panowie coś powiedzieć ze swojej strony, ponieważ ja tutaj pracuję od niedawna, dopiero państwa poznaję, młodzież również dopiero właściwie poznaję, bo dopiero pierwszy rok. I ze szkolnej perspektywy wygląda to zupełnie inaczej. Natomiast wierzę w ludzi, wierzę w młodzież i w starszych, w starszą młodzież i młodszą młodzież. Jak widzę te uśmiechnięte twarze, to wam naprawdę zazdroszczę, bo byłam dwa razy tylko na zajęciach i wiem, że są prześwietne, ponieważ takie rzeczy integrują, ponieważ takie rzeczy dają wiele radości, a przy tym jeszcze nastąpiła promocja naszej szkoły, więc jeszcze raz bardzo wszystkim serdecznie gratuluję i naprawdę miło mi to wszystko widzieć i oglądać. Młodzi chcieliby jeszcze złożyć podziękowania dla osoby, która nie mogła być z nami z powodów osobistych na turnieju, ale napisała scenariusz. Pani Danielo, bardzo dziękuję. Ja się cieszę bardzo, że moje takie, wiecie, skromny wkład jakoś tak zaowocował przy waszym udziale oczywiście. Jestem zachwycona postawą, no oczywiście talentami teatralnymi, no i mam nadzieję, że wkrótce przy współpracy tu pani naszej z gminy zrobimy coś większego, może w innym stylu, ale na pewno coś. I chciałbym poprosić panią prezes o wylosowanie w mniejszym pudełku juniorzy, w mniejszym seniorze, w większym juniorze. Pani Elżbieta Walczewska. I pod opieką pani Eli pojedzie. Cisza. Karolina Wrześniewska.